Rosja grozi kolejnemu państwu. Rosja przeżywa szok po tym, jak politycy z Kirgistanu zdawali się głośno powiedzieć, że ich kraj zasługuje na rodzimy nazwy ulicy Dzielni. Stolica Kirgistanu już niedługo może stracić rosyjskie nazwy i według dumy państwowej to powód do grożenia wojną. Rosja nadal nie może pogodzić z tym, że nie jest już potęgą. W nowoczesnym świecie nie może rościć sobie praw do cudzego terytorium. Obecnie na celowni i zapędów Rosji trafił Kirgistan. Rosyjska duma państwowo ostrzega tamtejszych polityków po tym, jak ci Ośmielili się mieć własne zdanie w kwestii uderzającej w spuściznę po Rosji, jak informuje agencja Ukrinform. Duma państwa w Federacji Rosyjskiej ostrzegła krygi przed wkroczeniem na drogę Ukrainy, jeśli władze zaczną zmieniać rosyjskie nazwy ulic i dzielnic stolicy Biszkeku. Swietlana Żurowa, czyli wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Dumy Państwowej, powiedziała słowa, które sugerują, w którą stronę zamierza iść Rosja. To niewątpliwie wpłynie na prawa Rosjan w Kirgistanie, których mieszka tam wielu, a potem następny etap to szkoły. Jeszcze trochę i będzie w Gruzji, gdzie młodzież niestety praktycznie nie mówi już po rosyjsku. Zdaniem wiceprzewodniczącej ryzyko jest realne. Wskazała, że to pierwszy krok w celu całkowitego odrzucenia języka rosyjskiego. I jak groziła. Od tego też zaczęły się wydarzenia w Ukrainie. Pozostaje sobie zadać pytanie, co tak bardzo rozświeczyło dumę państwową. Nie będzie zaskoczeniem, iż to przejaw wolności, demokracji i niezależności zadziała na Kreml niczym płachta na byka. Nurwan Szakijew. Przewodniczący Kirgijskiego Parlamentu złożył wniosek o dekomunizację i derusyfikację dzielnic oraz ulic Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Wcześniej taką wolę wyrazili także inni tantiści politycy. Skierowana Żurowa podkreśliła, że Władimir Putin rozmawiał już z prezydentem Kirgistanu. Prezydent Rosji, w rozmowie z Saderem Żaparowym, miał przedstawić stanowisko Rosji oraz obawy i uwagi dotyczące planu Kirgijskiego Parlamentu. Zachęcam państwa do obserwowania naszych profili, tylu bycia na bieżąco. Mikołajdowajek oraz taksowym.pl, kłaniam się nisko.